Dzień dobry moi drodzy. Witam serdecznie ponownie na kanale Skrzydła Mazowsza. Bardzo miło Was gościć u siebie na kanale. Jest wspaniały dzień, 16 dzień października 2024 roku. Przyjechałem do Brzuzy, żeby chwilę polatać. Są chmurki. No i z taką nadzieją i no, w takim celu właśnie przyjechałem, żeby polecieć na dnie. Czy się uda? Zobaczymy. Zgłosiłem lot do sufitu, czyli do 1700 metrów AGL nad ziemią, pod strefą warszawską TMA Ekopapa Whisky Alfa. Tak więc szykuję się, szkoda marnować czasu. No i widzimy się w górze. No jest w zasadzie godzina 15. Godzinkę sobie wziąłem z nadgodzin, żeby troszeczkę ten czas wydłużyć. No i chwilę polatać. Do zobaczenia w powietrzu. No i chwilę po starcie zauważyłem, że tutaj w rejonie łąk chodzą jeszcze bąble termiczne. Nawet nieźle nosiło, bo nawet od 2,5 do 3,47 metra na sekundę. Z uwagi na to, że tak ładnie nosiło, no to postanowiłem sobie troszeczkę pokręcić. No, nawet delikatnie odpuściłem manetkę gazu, żeby nie żyłować silnika. No i lecąc pod wiatr najpierw kilka sekund, później odwracałem się. No, leciałem z wiatrem troszeczkę krócej, znowu się odwracałem pod wiatr. No a jak gdy komin już był mocniejszy, no to kręciłem go zaciągając mocniej sterówkę wewnętrzną, delikatnie trzymając zewnętrzną. No i wspinałem się do chmur, gdzie podstawa była na 900 metrach. Także naprawdę pogoda dzisiaj dopisała. Tutaj, jak Wam pokazuję, widać pięknie lotnisko w Dęblinie. A tutaj zaraz po prawej stronie Azoty Puławy. Chwilę się pokręciłem między chmurkami, no i w zasadzie 10-15 minut. Jak one się już rozpierzchły, no i zszedłem na dół, żeby troszeczkę polatać niżej. No a tutaj jak już zaczynałem wlatywać nad chmurkę, mając za sobą słońce, zobaczcie, jest to świetlny efekt, tak zwany efekt Glory, gdzie widać mój cień na chmurach. No i kiedy zszedłem już niżej, postanowiłem polecieć nad Głowaczów. Przeleciałem nad trasą Kozienice Warka. No i przy Radomce zauważyłem rudę 6 saren. Zaczynają już się zbierać tak zwane rudle. No i dalej już niżej postanowiłem polecieć nad Łąkami, poobserwować zwierzynę. O tutaj właśnie przeleciałem obok Bażanta. Rolnicy jeszcze na łąkach, także popołudnie było naprawdę mega, no i można zaliczyć go do udanych. No i po ponad godzinie lotu
stwierdziłem, że trzeba powoli wracać. W rejonie Brzuzy spotkałem spacerującą rodzinkę, także miło spotkać, pomachać. No i zobaczyłem, że na startowisku jest Arek, przyjechał chwilę również polatać. No ja niestety nie miałem możliwości już poczekania na niego w powietrzu, ponieważ miałem jeszcze około litry paliwa, tak więc jeszcze chwilę pokrążyłem, pobawiłem się przy startowisku, no i podszedłem do lądowania. No i moi drodzy, jestem już na ziemi, godzina 15 w powietrzu, mega jestem zadowolony, udało się zrobić chmurki, no, wszedłem na 1700 metrów, dzięki termice w sumie, szybko wszedłem, nie musiałem bardzo zażynać napędu, miałem czasami 3,5-4 metry na sekundę wznoszenie, tak więc jestem mega zadowolony, troszeczkę polatałem wysoko, troszeczkę nisko. No a jak już lądowałem, zobaczyłem, że Arek przyjechał na startowisko, no i sobie tutaj gdzieś poleciał. No a ja składam majdan, no i do domu. Dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie kanał i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!